Siema, zaczynamy kolejnego Overwatcha, ale no muszę najpierw czymś podzielić z wami, bo dużo o tym ostatnio myślę. No co bym nie zrobił, to ludzie piszą, że Radek na Overwatchu był lepszy i że był śmieszniejszy i że jest kozakiem. Zastanawiam się, z czego to wynika. Gdzie nie pójdę, to wszędzie Radek. Siemano Dawid, coś pogralibyśmy sobie jakieś gierki wieczorem może dzisiaj? Tak, a kto mówi? Tomek, twój kolega. Gimper. A Tomek, nie no wiesz co, ja teraz, sorry, jeśli nie w ogóle z Radkiem jestem mówiony Kotarskim, to mój nowy najlepszy kolega, wiesz? To tam innym razem się dozliczać. Mam wrażenie, że niedługo wyskoczy mi z lodówki i zabierze wszystko, co dla mnie ważne. Sprawy w pewnym momencie zaszły wręcz za daleko. Nie wiem, co z tym Radkiem zrobić. Na pewno jest jakaś tajemnica jego sukcesu. Pokaż mi to. Dobrze. Punkt pierwszy. Ubiór. Radek ubrał się w elegancki garnitur. Wyglądał idealnie. Jeżeli ubiorę się tak samo jak on, na pewno się wszystkim spodoba. Klasa. Dodatkowy myk. Naprawiłem statyw, że nie skrzypi. Ale jest jeszcze jeden punkt, który zadziałał na korzyść Radka. Jedzenie. Tak, jedzenie, no. Radek jak zwykły obiad. To nie może być takie trudne do przeskoczenia. Dobra, więc mamy tak, tutaj dostawa bez kontaktu, no to wiadomo, X pewnie będziemy sobie brać. Nowe restauracje, wejdź i zobacz co nowego w ofercie, mamy informacje. Te burgery wyglądają na dobre burgery, to jest fajna propozycja. Wolt Market, zakupy spożywcze i nie tylko, zapraszamy. No tam mógłbym sobie zakupy, zrobić jakieś produkty, ale my potrzebujemy ciężkiej artylerii teraz, więc zobaczymy sobie tutaj, mamy tak. Il Padrino, druga pizza, minus 50%, to jest fajna propozycja. Dobra, to weźmiemy sobie tak, to na starcie wjeżdża pizzunia 32 cm, no a są większe. Nie ma, nie szkodzi. Wjeżdżają dwie, cyk. Dobra, dostawa bez kontaktu. Cykens. Siup, mamy to. Ale to nie koniec. Radosławie Kotarski. Kura mokotów. Kurczak? Proszę bardzo. Stripsy 9 sztuk. I cyk. Polecamy frytki. Doskonale, to ja biorę. Ale to nie koniec. Barbecue and Burgers Temple. Cyk, Rogerek, siup. Dobra, frytki, dodaj i dodaj. Super, siup, poproszę. To jest bardzo dobre zamówienie. Kup. Spociłeś się już, Radosławie? Mam nadzieję. No i hop. To my czekamy na jedzenie, a w tym czasie bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest właśnie Wolt. I z kodem GIMPER macie 10 zł zniżki na swoje pierwsze zamówienie w dostawie. Z Wolta możecie korzystać, jeżeli mieszkacie w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach lub we Wrocławiu. Dodatkowo ostatnio pojawiła się nowa opcja, czyli Wolt Market, w którym znajdziecie różne produkty, od spożywczych po kosmetyki czy chemię. To jednak nie wszystko, ponieważ niektóre lokale również sprzedają przepyszny chleb czy włoskie makarony. Na razie takie kategorie tylko w Warszawie, ale inne miasta niech trzymają rękę na pulsie. W międzyczasie jeszcze sobie wygramy darmową dostawę. Musimy sobie tutaj na to poklikać i to nam odpala taką minigierkę i musimy w 5 sekund jak najwięcej razy kliknąć. Także no, możecie chwalić się swoimi wynikami. Dobra, spróbujmy coś zrobić. Ej, 68, pobiłem to, kozak. Garnitur robi robotę. No to dobrze, teraz pozostało już teraz tylko poczekać. Zamówionka w 30 minut przychodzą, ale zazwyczaj szybciej nawet. A propos. Oho, dobra, to teraz tak. Tu jest burger, tu mam fryty, tu mam pizzunię, tu są stripsy i więcej frytek, także git. Dobra, to sobie dajemy tu. I co teraz powiesz, Radosławie Kotarski? Przegrałeś ponownie. O, jaki żartowniś. Zaczynamy Overwatcha. Witam serdecznie, trochę tu sobie posprzątałem. Na start wjeżdżamy w pizzunię. Mam jeszcze drugą, jakby brakło. Wziąłem sobie też na start taką pakę frytek. Powinno wystarczyć, ale jakby nie starczyło, mam jeszcze drugie, mniejsze. Wziąłem se te stripsunie, te kurczaki co przyszły i mam sosik do nich. I no to będzie przystaweczka. Myślę, że to przebije jakiś tam obiad. Ja myślę, że już wygrałem. Zaczynamy Overwatcha w takim razie. Ogólnie na grupie ostatnio dużo fajnych rzeczy. Ej, jak jecie pizzę? Tak normalnie? Czy składacie na pół jak grubasy? Ja jestem grubasem, zawsze składam na pół. I ważne pytanie, czy skórki jecie? Ja wsuwam skórki jak 150. One są takie, że się można nimi tak zapchać kozacko. Dobra, kozak. Mało rzeczy w ogóle ostatnio wstawiacie. Znaczy, trochę ich jest, ale... dużo jest takich low quality i moderacją musimy bardzo pilnować i kasować. Także, no, zapraszam do aktywizacji, żeby robić jakieś śmieszne memy. Konkret skórki. O, Yahoo, brzydką 16, zaraz ma premierę. Tam łapkę w górę. Jakie Hot 16 wam się najbardziej podobają? Tako na Fide jest super. Białacz jest zajebisty. Mata bardzo fajny, chociaż dobrze przejarany łeb. Kankę mi się podobał bardzo. Tako klasa. Szymon Hołownia, no, widywałem lepsze, gorące 16. Oki klasa jak zawsze. Łajcik super. Vito Bambino chyba moja ulubiona. Ten ziomek, seło fajne Hot 16 nawinął. Hase, kozak. Trzy razy pod rząd pogadałbym o rapie, lecz nie jestem na bieżąco. Oglądam dziwne bajki, robią mi coś z mózgiem, ale młodemu siada, no to lecą ruskie. Hot 16 Challenge 2, idziemy w złą stronę. W polskim internecie w końcu coś się zaczyna dziać. Karta na czasie jest coraz bardziej pochłonięta Hot 16 Challenge. No to bardzo dobrze w ogóle. Zabawa raperów organizowana przez Solara. Dobra. Pierwsza pizza za nami. Drugą może za chwilę. Jadą fryty. I kurczaki. Pierwsza edycja całego challenge'a odbyła się parę lat temu i teraz Solar postanowił, że jeszcze raz trzeba coś takiego zrobić, że jak klocuch wpadnie na bit, to no wygra to wszystko, będzie bezkonkurencyjny. I tak też się stało. Nikt mi nie uwierzy, to jest coś niemożliwego. Włączyłem telewizor i się nie kończyło Galileo. Ale nominacje klocucha również były zastanawiające. Daję misję Norbiemu, Rafałowi Brzozowskiemu i księdzowi Mateuszowi. Servus. I idzie to w coraz lepszą stronę, ponieważ Norbi odpowiedział w dosłownie kilka godzin, tam chyba z 3 czy 5 godzin. Ja uważam bardzo dobrze w ogóle, w sensie im większy zasięg medialny, tym lepiej. Co raperzy będą mieli nawinąć, to i tak nawiną. I to i tak dotrze do wszystkich ważnych zawodników, którzy jakoś tam się liczą i oni i tak nawiją swoje 16, a jak to poszło szerzej, że Wojewódzki na Instagramie tam z Norbim nawija. Kobiety są aha, aha, gorące, aha, aha. To jest tylko lepiej dla akcji i dla zbiórki, nie? Panie prezydencie, czy po kwarantannie wpadnie pan do mnie na grilla, na karkówkę? Widzę, że tak pierwsze pytanie bardzo takie, no powiedziałbym lekko zaczynamy. Nie możemy się spotkać z całą pewnością na grilla, na karkówkę. Pan może się spotkać ze swoimi najbliższymi, no ale nie ze mną. Natomiast ja bym z przyjemnością spotkał się z panem na grilla i mam nadzieję, że rzeczywiście kiedy ten stan epidemiczny minie, kiedy te okowy, które nas dzisiaj wszystkich obowiązują, zostaną rozluźnione, kiedy już nie będziemy musieli apelować do siebie nawzajem, zostań w domu, to, że będzie się można na tą karkówkę i na tego grilla spotkać. Rozumiem, że pan na karkówkę zaprasza, a ja no, mam do tej karkówki dostarczyć jakieś napoje chmielowe, ale to da się zrobić spokojnie. Najlepszy prezydent. Jeżeli zostanę nominowany do Hot 16 Challenge, to nominuję Andrzeja Dudę do Hot 16 Challenge 2. Obiecuję. Ej, młody Skinny zrobił Hot 16 jeszcze. Zarobiłem, robię w necie, przyluzowałem pieczeń, jesień, żeby w głowie była przestrzeń. Ej, fajnie jest zobaczyć, że chłop z bycia Achusem i kumplem Gargamela na filmach, który go zawsze propsuje, faktycznie robi jakieś swoje rzeczy i są fajne. O cholera, dobra, czekajcie. No muszę zjeść zanim pójdę na grupę, nie? Chociaż dobra, no możemy chyba jeść i przeglądać, bo to... Powiem wam, że ja tu pęknę zanim my zaczniemy te memy przeglądać, nie? Ale kozak jest w ogóle. Chciałem powiedzieć, że strasznie zazdroszczę chłopakom z MW roboty. Piękna sprawa. A, w ogóle bardzo się cieszę, że wam się spodobało zastępstwo od Krzyśka Gonciarza. Jak ktoś jeszcze nie widział, też może sobie tutaj kliknąć. Krzysiek kawał dobrej roboty zrobił. Ja się bawiłem kozacko. Zobaczymy, czy tak samo kozacko będę się bawił, przeglądając wasze memy. Dobra, co my tu mamy? Dobra, jedziemy. Dziękuję bardzo serdecznie Yahoo Produkcja za beat, który zrobiłeś specjalnie dla mnie na tę okazję. Okej. Okej. Stary leży na wersalce. Stara przez ser sobie tu na tarce. Twój stary kręci się jak mebel w pralce. Paris wrzucił 16. Jezus, zapomniałem. A jeszcze nie słuchałem. Jest. Lemon Lambo Hot 16 Challenge. Dobra. Ja to z rapowaniem ciężko mi teraz idzie, dlatego... Robimy coś takiego. Ej, ej, ej. W telewizji jedzie Lemon Lambo. Stary w drugim pokoju kłóci się z moją matką. Siedzę sam w czapce Chicago nad białą kartką. Ubrany w dresik, cały nad czarno, ej. Woo! O, no już chyba więcej od Radka tego zjadłem. Pobiję go mocniej. Ej, kozak, ja nominuję Andrzeja Dudę i Pelca. O nie, mój pomysł. Dobra, dorzucę się do nominacji dla Andrzeja, żeby ją wzmocnić. Brutto netto, Oskar zabił. Bardzo dobre. Jest łysy. Łysy ma na imię Tomasz. Tomasz lajkuje dobre posty. Bądź jak Tomasz. To już? Kurczę, szukam czegoś. Jest! Mamy to! A to jest jak chłop ten. 16 koła zebrał na live'ie i Solar powiedział, że przez to ogłosi Hot 16. Zajebiste. Razem możemy coś zmienić. Wszędzie widzę puste miasta. Tak wiele pustych portfeli. Teraz wszyscy chodzą w maskach, gdy świat topi się w pandemii. Nie zdominujesz wroga, jeśli go nie docenisz. Wtedy te najmniejsze rany się nie goją do weseli. Fajne, zarapowane ładnie. Ja szanuję. O, muza z Naruto. O, łapa siedzi. O, skubany. Dobra. Weird flex, but ok. Chłop na jednej ręce stoi. A tam przycięte, bo się wywalał. No ale i tak kozak. Wyprostujesz, no o, skubany. Ja się teraz uczę takich rzeczy, ale gdzieś tam jestem daleko w tyle, nie? Na razie takie basic umiem, to na Instastory sobie wstawiam czasami. Możecie zobaczyć, tak to u mnie wygląda. Ale to jeszcze do kolegi mi daleko. Sztos jak 150, zajebiste. Paris Platynow. Paris Platinow. Zajebiste, bardzo fajne. Trzymaj się, hajsowniku. O, to ja z bilonkiem, jak go przytulam. Nowa emotka jest. Jest tak, trzymaj się. Ktoś zrobił mema, że wreszcie facebookowe emotki pokazują, jak rozwijał się mój związek z dziewczyną. I jest... O... O! Strasznie śmieszne, że są tak w kolejności ustawione, nie? Co tu jeszcze jest? Z Golumem. O, tutaj z trumną koleś. Co to jest? Z Kepsem. O, chłop Disa przytula. Chłop Seligę przytula. Bardzo ładne. Fajne te przeróbki. Podobają mi się. Ja mówię dzień dobry pani na elekcji. Też ja przez resztę lekcji. To prawda, tak jest. Nie wiem, czy tak jest, bo nie byłam na elekcjach, ale jakbym był, to dokładnie to bym robił. Frytki. Drogi hajsowniku, Gimper znów chce przyjmować zastępstwa, więc jest szansa, że następnego Overwatcha będzie prowadził Radek. Macie kogoś lepszego? Nikt, mój stary, gdy mam lekcję. Chłop z tą patelnią. Co to za jazda w ogóle? Cyk jajko, cyk kiwi, cyk kokos. No zobaczymy, co to będzie. Protest trwa. Podobno im mniej masz subskrypcji, tym starszą masz widownię. Blowek, ja, Radek, zakład pogrzebowy, o nie! Usługi pogrzebowe Słupsk. Od 1990. Jakie filmy może mieć zakład pogrzebowy na YouTubie? Ja przepraszam. Wielkie mistrzostwa gum. Mniej więcej 104 000. 4 godziny temu. Ej, Mandzio, jaki taki ten, zadowolony. Ej, ale ładny miecz. Kacper Lula wykonał. I jeszcze inne masz miecze. Wow, ale śliczne. Memy z tym nie są już śmieszne. That's a fact. Hi, hi, osul, plus jeden. Tutaj jaka wkurzona. Nie, nie możesz pobić rekordu reakcji praktycznie samymi nowymi reakcjami. Haha, trzymaj się, robi bzdryng. Trzymaj się. Stawione 3 maja. Super. Dwie najszybciej rozprzestrzenia... Oj. Jem dalej, nie poddaję się. Dwie najszybciej rozprzestrzeniające się epidemie. O, jak ta emotka weszła, to żybkęsem. Ja robię mema o tym, że nowa reakcja to shit. Komentarze pod postem. Chyba reakcje. Użytkownicy Facebooka, każdy post. To prawda. Ale dobra. O, z pieskiem. Najbardziej irytujące rzeczy. I cyk, dostał, trzymaj się. O, tutaj sobie przytulany jestem. Ten wytwór szatana istnieje ledwo 2 dni, a już w irytacji dorównał szczurom z Media Expert. Istnieje drugi dzień, już irytuje bardziej niż memy z panem Pawłem. Ej, mamy z panem Pawłem były spoko, co jest w ogóle? Geralt jakiś liczny, Diana, o kurcze, przepiękny. To ja daję też, trzymaj się. Jeśli to pamiętasz, to miałeś zajebiste dzieciństwo. Szybko trzeba reagować na posty na hajsach. Kurwa, nie w tę stronę. Każdy, kto ma nową reakcję na Facebooku. To prawda. PewDiePie? Gimper. Czekamy, aż PewDiePie teraz zarapuje. Jakąś 16 gorącą. Ogradnik. Kosi trawę. Dilerzy narkotyków. Kim jest ogradnik? No to samo chciałem. Musimy się nad tym zastanowić. Ogr, który jest ok, a najpopularniejszy, najbardziej lubiany ogr to Shrek. Shrek kosi trawę. Co to za co? Cząstka ogra prawdopodobnie może być od słowa ogra. Cząstka dnik, już powiedzieli na dni. I ky, czyli ok. Ogr, który jest ok. O, to śmieszne nawet. Czekajcie, aż zobaczycie, jaką piękną fryzurę będę miał. Wszyscy zazdrości, to tam, wiecie, się przekręcicie. Jak Radek po zobaczeniu tego Overwatcha. To stare zdjęcie. Care emoji on. No i co? I ma emotki takie, proszę bardzo. Hajsownicy, udało nam się. Gimper ma 2 miliony subów. No i proszę bardzo, ja daję też, żebym się trzymał. A to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to przypominam, 1 850 000 subów oznacza ponad godzinnego Overwatcha. Brakuje nam tylko 18 000. To 10 koła mniej niż kiedy ostatnio o tym wspominałem, więc zasuwamy nieźle. Chcesz pomóc, byku? Subskrybuj sobie kanał. Dobra, zjem jeszcze pizzę. Hashtag skillsy, cosplay KDA Ari robiony przeze mnie. Swoją premierę miał rok temu na konkursie. Użyte parę technik, teraz korzystając z kwarantanny postanowiłem usprawnić go, wprowadzić parę poprawek. Bardzo ładna charakteryzacja, stulejometr coś wykrył. Ja zabijam typa na spawnie, wszyscy inni na porodówce. A dziś grubo po bandzie, jedziemy na tych memach, mam wrażenie. Gimper na 1 850 000 koła subów robię ponadgodzinnego Overwatcha. Ponadgodzinny Overwatch. Nieprawda, nie będzie tak. Chcesz się przekonać? Subskrybuj. Gimper nie strajkuje, tylko zapuszcza włosy, by stać się starym Gimperem na 2 miliony subów. Nie wiem, czy tak jest. Mały Gimper, tata mogę łykać tego browarka? Tata, tylko mały łyczek. Też tata, Tomku, gdzie mój browarek? Ja. Browarek jest takim niewinnym słowem. Ja zrywam z dziewczyną z internetu, wujek w pokoju obok. Admin 298 w 30. Biegał strumną, zanim to było modne. 4,4 miliona subów Blowka, 2 miliony subów Gimpera. O, a tu Gonciu został narysowany przez Małgosię i bardzo ładnie. No dobra, nie ma już nic więcej, skończyły mi się memy. Jakieś Hot 16 może jeszcze posłuchamy. Ej, obejrzyjmy najmniej popularne Hot 16. Hot 16. Filtr, liczba wyświetleń. Dajmy trochę światła teraz tym, którzy mają tych wyświetleń niedużo. Platon. Chłopco wycisnął. Ty, to pusta sztanga jest, byku. U mnie treść jest zbudowana pod rymy, a nie rymy są robione pod treść. U mnie zawsze będą tłuste bity, mam nadzieję, że jesteś głodny, zapraszam do stołu, bo będzie co jeść. Tak naprawdę nigdy nie chciałem być medialny w mediach. No i to jest król, którego potrzebowaliśmy. Modzel, nominacja od Kokosz SPR. Ja jestem Modzel, druga nominacja w ciągu 3 dni. Nawija z miejscówki, gdzie nawijał mały. Sprawdźcie to, kurwa. Jestem teraz nominowany przez Kokosza SPR. Co zrobić? Lecimy dalej. Warszawa, pod trzepakiem! Płynu, bola, życia fragmenty, sprawdź to! Da. Jaki truskul! Urodzony warszawiak. Czy czujesz wybór? Serce rób rozum wiele lat. Mi zajęłoby zrozumieć to ziomuś. Coś dla kogoś, czy dla mnie? Lekko z nas na odpowiedź. Złota klatka, czy wolność mógłbyś ugryć? Pandy odrzeć, miłość potrzeba wypada. Trochę beat dzisiaj był. Ale w ogóle klimaci mi się podoba. Hot 16 Challenge diss dla rapujących z kartek. Jojo, krzyż na plecy, belka, żeby było trudniej. Tak. Luch, zajebiście, że podczas choroby nagrałeś jedną z lepszych zwrotek. Challenge 16, kolejna partia. Co chłop robi? Co ty... Ja nagram 16, trzymając pniak. A więc człowieku tak, ej. Graj sercem, a lepszy będzie świat. Weź używaj mózgu. Ej, najlepiej kiedy będzie spójność i jedność. Do Boga, do Pana otworzona brama. Ej, weź człowiek, zbasz na róż, hej. Czujesz mnie, tak czujesz jak ja. Czujesz, gdy suerte nagrywa. Hej, podobno mnie wariatem określają. Me normalne jest działo. Działo, pff, się wiele. He, byłem tutaj też w kościele. Co to za łeb? 31 lat. Znów w kosza zagramy. Pozdrowienia masy. Ja leczę te bramy. Łapka w górę ode mnie, byku. Nagramy coś wierzę. K do L. To Hot 16 Challenge z moim przyjacielem. Palimy tu bakę na zawsze ze składem mordo. My zawsze trzymamy się razem. Chcę chill wagon fajek, chcę chill tu na traku. Bubu beatbox. Jadę sobie tutaj na tym bicie, czuję się wręcz znakomicie. Co to jest? Nie zobaczysz mnie na żadnej. Co to jest za bit? Się mało na co dzień odzywam, za to potok dźwięków eter wysyłam. To jest Epic Rap Battles of History z Steven Spielberg kontra Alfred Hitchcock. Zwrotka Stanleya Kubricka. Z Quentin i po Quentinie jest Stanley Kubrick chyba, tak? Tak. Genius is a powerful word, but there's no reason to use it unless you're talking about the Kubrick. Ta, zgadza się, bo tu się reżyserzy ze sobą biją i zaczyna Spielberg chyba, tak? Potem jest Hitchcock. Potem jest Quentin. Potem jest Stanley Kubrick. I to jest kto? Ja nie wiem, kto to jest, nie pamiętam. Michael Bay, no. Dobra, zobaczmy jednostalny. Nostal, brak wyświetleń. Bądźmy, a nie, już ma wyświetlenia, ale... Trochę jestem pierwszy, napiszę mu. Cześć, tu Nostal, ta nieznana postać, choć wyróżniam się tu jak na czole krosta. Pędź po zestaw, popcorn Nikola. Cześć, tu Nostal, ta nieznana postać, choć wyróżniam tu się jak na czole krosta. Sens to za przeciwek jak próżnia. Prosta sprawa, że schematy rymów to u mnie gwarancja, gdy słuchasz Marszala. To niedobrze, że schematy rymów to u ciebie gwarancja. O nie. Tylko zabawa i w sumie ciągle jest, chyba o to w tym chodzi. Niekończący się koszmar 2020, czekam, kiedy nadejdą obcy. Pentagon już wycieka zdjęcia. Spoko, śmieszny pomysł, podoba mi się. A jakie są wasze ulubione Hot 16? Dawajcie znać. Jezus, ja się idę przespać, bo tyle zżarłem. Już wiem jeszcze. Dziękuję za uwagę. W tym odcinku zajęliśmy się pokonaniem Radka Kotarskiego. Memami z Hot 16. O Jezus, jak można w tym garniturze chodzić cały dzień. O, wow. Idę spać. Przypominam, kochani, że macie kod GIMPER, który możecie użyć w aplikacji Wolt na pierwsze zamówienie, żeby dostać 10 zł zniżki. Ja uciekam. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Czekajcie na moje Hot 16. Elo.